siąść u stóp Pana, to znaczy stać się uczniem. Tu od razu odkrywamy, że być uczniem w języku Biblii znaczy nie tyle podjąć jakąś naukę czy edukację, tylko znaczy wejść w relację z kimś, kogo chcemy nazwać i możemy wprawdzie nazwać swoim mistrzem. Jak święty Paweł w 22 rozdziale Dziejów opowiada Żydom o swoim wykształceniu, to nie mówi, czego się uczył, tylko mówi, że zdobywał wiedzę u stóp Gamaliela. Czyli całe jego wykształcenie wyjaśnia się przez to, u kogo się uczył, kto był jego mistrzem, u czyich stóp siedział. Uczniostwo to jest relacja, relacja z mistrzem, relacja z osobą. To jest taki wymiar uczniostwa, który dziś niestety gdzieś ginie, trochę z racji na to, jakie dzisiejszy świat nam ofiaruje możliwości. Nie? Dzisiaj można być studentem, nigdy się nie spotykając ze swoim profesorem inaczej, jak tylko przez monitor własnego komputera. Nie? Chwała Bogu, że jest coś takiego jak e-learning. Tak? Ktoś może mieć uczestniczyć w wykładach, które się gdzieś dzieją 2000 kilometrów od jego domu. Dobrze. Coś zyskujemy, coś tracimy. Tracimy to, co było zawsze duszą uniwersytetu, to znaczy relacja mistrz i uczeń.